Boże, pozdrawiam wszystkich z ołoboku. Dziś 15 września, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. To wspomnienie rozszerzył papież Benedykt XIII w XVIII wieku na cały Kościół. I tak urodziły się pierwsze soboty miesiąca, które mamy do dzisiaj. Pochlamy się dzisiaj nad bólem Maryi, bo on pokazuje, że ona nie jest tylko bierną uczestniczką misji swojego Syna. Ona nie tylko się przygląda, co robi jej syn, nie tylko rozważa to w sercu, ale bierze w tym wszystkim żywy, rzeczywisty udział. A znakiem tego udziału jest właśnie jej ból, jej ofiara, jej cierpienie. Każdy z nas ma inny próg bólu, ale on jest chyba zawsze wprost proporcjonalny do tego, do jakiego stopnia człowiek jest rozwinięty w swoim wnętrzu, w swojej duchowości swojej miłości do bliskich ludzi, szczególnie swoich dzieci. I tu widzimy ogrom tego bólu Maryi. Maryi, która dokładnie wie, że krzyż nie jest jakimś celem samym w sobie. Cierpienie nie jest dlatego, byśmy tylko cierpieli i z tego powodu boleli. Krzyż wskazuje wzwyż. On jest wyraźnym znakiem dokąd mamy zmierzać. Krzyż i cierpienie to jest najlepszy most do nieba i innego mostu chyba nie ma. A to nam wszystko bardzo dokładnie pokazuje właśnie Maryja, Matka Boża bolesna.